Męczyliście, męczyliście i wymęczyliście ten komputer ze śmietnika. Hej, cześć, witajcie. Z tej strony z Maslo i witam was w końcu w wyczekiwanej przez was z serii komputer ze śmietnika. Jak widzicie, mamy tutaj kolejny komputer ze śmietnika, który wygląda z przodu trochę jak klimatyzator. I ten komputer generalnie jest dość dziwny, bo jeżeli zobaczymy sobie tutaj, to możemy tutaj zauważyć mnóstwo portów, których przypuszczam, że część z was nigdy na oczy nie widziała. I tak, ten komputer sam w sobie jest troszeczkę zagadką, bo jak możemy sobie tutaj przeczytać, to jest Wincor Nixdorf Beetle, dokładnie model M2+. I te komputery w same sobie są tak zwanymi komputerami przemysłowymi, czy tak zwanymi POSami. I co zabawne, często te komputery robią zakasy fiskalne w różnych sklepach, większych czy mniejszych, więc tak de facto mamy komputer, który jest kasą fiskalną, albo może być kasą fiskalną. I przykładowo te porty, które widzicie tutaj, to są jakby USB-ki, które dodatkowo dostarczają zasilanie, tutaj 12-woltowe albo analogicznie 24-woltowe. No i oczywiście, pomijając tutaj, mamy różne terminalowe złącza, złącza szeregowe, czy nawet takie LPT do drukarki się tutaj znalazło. No, to sprawdźmy, co w ogóle jest w tym dziadku. Czekaj, to są w ogóle jakieś... Aha, to nie pójdzie tak prosto. O, dobre. Ojoj. Tu nam się przyda dużo sprężonego powietrza, tak coś czuję. O stary, co tu się w ogóle... Czekaj, ej, nie. Ej, tu są normalnie dwa dyski 2,5-calowe. Ja chyba nawet wiem, czemu to może być. Tu jest specjalna karta na PCI chyba, nie wiem, ale to jest karta chyba właśnie do RAIDu. Prawdopodobnie te dyski działają w konfiguracji RAID 1, czyli Mirrorze. Czyli jeżeli to jest komputer przemysłowy, jeżeli jeden z dysków by uległ awarii, to komputer mógłby dalej pracować i można by wymienić dysk i odbudować na nim dane. No w sumie ma to sens, jeżeli to jest komputer przemysłowy. Będzie kichanie? No właśnie, już tak się nawąchałem tego kurzu i tak mi się trochę mnie właśnie w nosie zaczęło kręcić. Słuchajcie, wiecie co? Chyba zanim w ogóle odpalimy tego kompa, bo ja się boję, że jak my go podłączymy do gniazdka, po prostu buchnie tym kurzem i ja będę miał kichanie, jak nie wiem. Może weźmy go po prostu na dwór i przedmuchajmy sprężonym powietrzem, chociaż tak trochę, żeby tak dla spokoju ducha, że tak to nazwę. Chodź, Kamol, idziemy. Siup, siup, siup. Okej, okay, no to pierwsze uruchomienie tego dziada. Co? Do jakiegoś BIOSu wchodzimy może? E7400. Okej, okay, F2 było do setupu. O, to była ważna informacja. Tam nam mignęło coś takiego, że tutaj był RAID, właśnie Mirror zrobiony. Zobaczymy, czy jest jakiś system operacyjny tutaj. Pamiętacie, zawsze we wszystkich komputerach ze śmietnika był Windows XP. Tutaj mógłby być równie dobrze jakiś Windows Embedded albo Linux. Operating system not found. Okej, okay, czyli albo ktoś skasował tutaj dane, zanim się pozbywał tego komputera, albo może być też taka sytuacja, że są na przykład uszkodzone dyski. Mamy tutaj BIOS. To mi za wiele nie mówi. Okej, okay, mamy datę, która jest dobra, więc wiemy, że nie jest padnięte. Co ciekawe, nie wykrywa nam żadnych dysków. Nie wykrywa nam dlatego prawdopodobnie, że ta karta RAIDowa, ona jakby przejmuje to wszystko. Mamy 4 giga RAMu. O, i to jest właśnie prawdopodobnie ta karta, którą mamy, ta RAIDowa. To jest TX2650. Ok. Podsumowując, mamy Core Duo E7400, czyli prawie najlepszy procesor na świecie, 4 giga RAMu i kartę z RAIDem.
Plus jest taki, że skoro tutaj jest E7400, to znaczy, że będziemy mogli zaupgrade'ować o fajny procesor, nawet czterordzeniowy, co pewnie zrobimy pod koniec tego odcinka. A teraz co będziemy chcieli, to zainstalujemy po prostu Windowsa, zobaczymy, czy te dyski, które tu są, działają i skonfigurujemy kartę rajdową, żeby w ogóle działała. Dobra, to będziemy musieli prawdopodobnie przekonfigurować naszą macierz. Tam mi mignęło, że to było Ctrl F, z tego co kojarzę, więc spróbujemy. O! Jest. I to, co mamy tutaj, to jest właśnie ta karta, która zarządza dyskami. I tak, zobaczmy, jak są dyski przypisane. Czyli mamy, ok, 320 GB, dwa dyski. Są takie same i one są spięte teraz w macierz RAID 1. Czyli właśnie, jeżeli jeden z dysków padnie, to dane i tak będą. Wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym skasował te macierze. Skoro, gdzie tu się kasuje? Delay, dobra. Ctrl Y. Teraz co będę chciał zrobić, to spróbujemy zrobić RAID 0. RAID 0, czyli będziemy mieli jakby dwa dyski, będziemy mieli złączoną pojemność, czyli 640 GB. I dyski też powinny być szybsze, jednakże w momencie, gdyby jeden z nich nam walnął, no to tracimy w ogóle dane. Ale powinien być troszeczkę szybszy ten komputer. Tak, wywali cały MBR z dysków. No niech będzie, i tak tam nie ma systemu. Będziemy tutaj instalować Windowsa 10. I tak wiem, że wielu z was powie, że to jest za mocny, czy tam za ciężki system na taki komputer. Powiem wam, nie. Na Core2 Duo, zwłaszcza, że mamy tutaj dość nowy E7400, Windows 10 chodzi naprawdę całkiem znośnie. A mi jest dużo prościej, bo po prostu z driverami jest mniejszy problem, który większość z nich się po prostu automatycznie instaluje. No tutaj akurat myślę, w instalacji nie będzie żadnej filozofii, więc zobaczymy się po instalacji. O nie! Kamil, chodź tu. Kurde, bo instalator Windowsa nie widzi dysków, bo on pewnie, o nie, on potrzebuje sterownik do tej karty rajdowej, dyskowej, czy jak to się tam poprawnie nazywa. O, no to ja nawet nie wiem, czy ta karta ma drivery do dziesiątki. Czekaj, musimy poszukać na necie, to był ten taki model, czekaj. No, będzie chyba problem, bo z tego co widzę, jest driver, ale jest dla Windowsa 7 maksymalnie. Ale to jest ten już WHQL, to kurde, może to zadziała, ale szczerze mówiąc, to wcale nie jest takie oczywiste. No, to jest najdroższy, no, ale są, widzę, okej, ale są też jeszcze pod Linuxa drivery. Więc najwyżej, jak nie zainstalujemy tutaj Windowsa, albo to nam nie pyknie, to spróbujemy po prostu Linuxa tutaj postawić, który sobie powinien poradzić z tym. Znalazłem w ogóle cały pakiet driverów na oficjalnej stronie. Też są niby do Windowsa 7 tylko. Czekajcie, zgrałem je tutaj na pendrive'a, ale nie, czekaj, gdzie to jest? O tak, to jest ta karta, RAID Promise. I teraz co my tu musimy? Tak? O nie, nie zna żadnych pasujących. Czekaj jeszcze raz. Może trzeba mu wybrać konkretne. Windows. O, driver. AMD64, bo mamy 64-bitowy. To działa. Czekaj, znaczy znalazł sterownik. Czekaj, czy to pójdzie? O, coś dyski zamieliły. Czyżby? Driver z siódemki zadziałał na dziesiątce? Przecież coś tak długo trochę to mieli. Nie, niepokoi. Come on! To działa! Kurde! A szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że driver z siódemki zadziała. Ale kurde, super. Dobra, no i mamy pojemność. Oczywiście trochę mniejsza jest niż te 640 giga, ale... No nie wiem, no dobra, instalujmy tą dychę i zobaczymy, czy to nam w ogóle wstanie. Może są dyski w ogóle strzelone. Many minutes later. No, słuchajcie moi drodzy, postawiliśmy już Windowsa, zainstalowałem sterowniki, zainstalowałem kilka potrzebnych programów, no i zaczniemy sobie to wszystko testować. Póki co, jak widzicie, procesor nie jest specjalnie żyłowany. Faktycznie dwurdzeniowiec robi tutaj robotę. Mamy zaledwie użyte 1,6 GB RAM-u. No i co fajne, te DDR2 kości, które tutaj są, mają 800 MHz. Ale jeżeli wejdziemy sobie na przykład na stronę CD Action, no to hej, przeglądanie internetu jest jak najbardziej spoko.
Przeglądarka działa bardzo dobrze, dwurdzeniowy procesor się spoko do tego spisuje i jak sobie zobaczymy, przełączanie się pomiędzy kartami, strony wczytują się też całkiem spoko, nie licząc tego, że tutaj w studiu mam połączenie mobilne, no to jak widzimy, rzeczywiście procesor jest wyżyłowany na 100% w momencie, gdy ładujemy jakieś stronki, ale no jest to, że tak powiem, doświadczenie, które można zaakceptować, no i przeglądanie internetu na pewno się spisuje. Odpalimy sobie też troszeczkę cięższą stronkę. No jak widzicie, strony ładują się całkiem spoko. Działa to wszystko responsywnie. Myślę, taki komputer do przeglądania internetu, jak sami widzicie, spisuje się całkiem nieźle. Mamy tutaj poprzedni film komputera ze śmietnika. Zużycie procesora 36%, ale tutaj mamy 480p. Wrzucimy mu Full HD. Myślę, że to nasz internet tutaj podoła. Jak widzicie, filmik Full HD. No. Filmik Full HD działa bez najmniejszego problemu, co myślę jest bardzo fajne. Więc taki komputer spokojnie do przeglądania internetu, do oglądania YouTube'a się spisuje i to jest bardzo fajne. Wprawdzie procesor jest dość mocno żyłowany, jak oglądamy w Full HD, ale mogło być gorzej. Na pewno się da oglądać i to jest ważna sprawa. No, tak więc słuchajcie, dobre wieści. Do przeglądania internetu, do oglądania YouTube'a, prawdopodobnie Netflixa, taki komputer, czy tam kasa fiskalna, się całkiem nieźle nadaje. Teraz chciałbym się zastanowić, czy ktoś z was kiedyś grał w gry na kasie fiskalnej? Ja nigdy nie grałem, ale myślę, że sprawdzimy, jak się gra w gry na kasie fiskalnej. Jesteś na tak, Kamil? Tak. Będzie Harry Potter? Tak, będzie Harry Potter, słuchajcie. Oj, byczku, to jest to plus jeden. O nie, co to się dzieje? Protection fault? To może tym razem bez Harry'ego Pottera, co? O tak. EA Games. Challenge every day. Tak to było tam. Nie mam głośników, ale... Pierwsza część? Tak, pierwsza część. Ojeju. No cóż, zintegrowana karta graficzna chyba sobie średnio, oj, daje radę. Z tym. Cóż, może kasy fiskalne po prostu nie nadają się do gier? Myślę, że to może takie być. Myślę, może być w tym jakaś prawda. A League of Legends jest grą procesorową? Nie, jak Underground stary laguje, to Liga by tu nie poszła. No nie. Cześć, bo zainstalowałem najnowsze drivery, jakie były. Się zdziwiłem, że to w takiej rozdzielczości tak kiepsko działa. A mamy najnowsze drivery i mamy DirectX-y wszystkie poinstalowane, więc... Hugocopter? Trochę ta. Ale spokojnie, to jeszcze słuchajcie, że Underground nie działa, to jeszcze nie jest koniec świata. To ja wierzę w ten komputer, on jest na pewno fajny, tylko trzeba mu dać troszeczkę serca w niego włożyć i spokojnie, zaraz coś odpalimy. Spokojnie, zaraz się rozkręci. No i to działa. Mamy tutaj Open Arenę uruchomioną, no i tutaj spokojnie widzę, że mamy lightowo 60 klatek albo więcej, ojej, ale dostałem w papę od bota. Ale tak, mamy rozdzielczość 640x480, średnie ustawienia graficzne i Open Arenka sobie śmiga elegancko, no proszę. Jeżeli ktoś z was jest fanem Quake'a, no to elegancko można sobie popykać na takim komputerku. No i to ja rozumiem. Proszę bardzo, czyli do retro gierek się nadaje jak najbardziej. Jaka kasa fiskalna do grania? Tak potem będzie na grupie, jak Kamil mówi, jaka kasa fiskalna do gier, piszcie na priv. Need for Speed Most Wanted też nie pójdzie, jak Underground nie działa, ale widzicie to? To jest Minecraft. Ja wierzę, że ten komputer da radę z Minecraftem. Ja w to wierzę. Zobaczymy, czy się mylę. Kamil, patrz, to się odpaliło do menu chociaż. Dla ścisłości uruchomiłem tutaj Minecrafta 1.12.2, który używał jeszcze starszej wersji OpenGL-a i ogólnie jest uznawany za tego ostatniego z tych lżejszych, bo teraz te Minecrafty to ciężkie dość są. Zjedziemy wszystkie ustawienia na minimalne. Patrz. Ty, no Minecraft działa, stary. Jakby... Okej. Ojej, ale dziwne liście się robią. Ciekawe dlaczego, to chyba jakiś błąd graficzny. Ale kurczę, czekaj, damy jeszcze full screena.
Ej, nie no, bez kitu. Jakby, no mamy 20, 24 klatki, czasami 15. Pewnie gdyby tutaj wrzucić jeszcze Optifine'a, to to by było jeszcze bardziej grywalne. W sensie, jestem pod wrażeniem właśnie, że Underground nie chciał praktycznie w ogóle działać, że było tam dosłownie, nie wiem, z 5 klatek na sekundę, a Minecraft, który jakby nie było, jest dużo nowszą grą i wydawało mi się, że bardziej wymagającą, działa bez problemu. Normalnie jesteśmy w stanie sobie craftować rzeczy. Co, seria z Minecrafta na komputerze ze śmietnika? Kto jest za? Daj łapkę w górę. Ja bym sprawdził jeszcze GTA 3 na przykład. GTA 3 było dość lekkie. Nigdy nie grałem w GTA 3. Nigdy? Nie. Ja grałem, ale potem mi rodzice nie pozwalali. Ja właśnie w ogóle w żadne GTA nie mogłem grać, bo było to zbyt brutalne. Aha. To co? Czy Wiedźmin 3 najlepszy? A może odpalimy Red Dead Redemption 2? Co wy na to? Ja myślę, że to się może udać, ale może nie w tym życiu, czy coś w ten deseń. Ten komputer, jakby wiem, że dla wielu z was to jest może dość śmieszne, ale tak naprawdę, jeżeli tutaj mamy pełnoprawny slot PCI Express, to może jest możliwość rozbudowania karty graficznej, która ewidentnie jest tutaj największym problemem, bo procesor przypuszczam, że z takimi grami jak Most Wanted i może nawet tego wieśka by zmielił, chociaż E8400 miał jakieś tam problemy. Czemu nie? No jak zwykle jakiś problem. Teraz nie może znaleźć trybu 640x480. O, znaczy ogólnie te wersje GTA ze Steama, one są trochę takie bardzo mocno wykrojone i mam wrażenie, że gdybym zainstalował tutaj GTA z płyty, to może by zadziałało, no ale nie mamy napędu, więc lipa. Ale San Andreas przynajmniej odpaliło. Ej! Na zdrowie, Kamil. Patrz, i San Andreas stary działa w 30 klatkach. No teraz mniej. Ale jakby nie rozumiem, strasznie nierównomiernie to działa. Okej, dobra, teraz mamy 13 FPS-ów. Krzyk Big Smoke'a. Stary, 20 klatek na najniższych ustawieniach. O, patrz, stary, 38 było teraz. Jak patrz, jakbyśmy jeździli po mieście i patrzyli kamerą w bok na przykład, albo od góry, to byś pograł, nie? No jakby 14 klatek... szkoda, że GTA 3 się nie odpaliło. GTA 3 na pewno by lepiej działało, no. Ona była w podobnym czasie wypuszczona co Need for Speed Underground, więc jestem ciekawy, czy ta może będzie chodziła lepiej. Tie. No i mamy, słuchajcie, 7 FPS-ów, ała. No tak, więc chodzi to gorzej niż San Andreas? Poważnie? No cóż, no to jakby wam to powiedzieć. W obecnym stanie Midnight Club, no nie bardzo. Okej, okay. Mamy tutaj, słuchajcie, Duke Nukem 3D, który no działa dobrze. Zdziwiłbym się, gdyby działał źle, że tak powiem. I mamy księcia, który śmiga całkiem spoko. Więc jeżeli ktoś z was lubi takie retro klimaty, kasa fiskalna jak najbardziej. Co to było? Się wystraszyłem. Powiem ci, w CS-a grałem 1.6, ale na pewno nie tak dużo jak w Wolfensteina na przykład. Wiesz co? Może zrobimy sobie na boty, czy spróbujemy zagrać z ludźmi? Ja bym odpalił stary The Dust 2. No i to się, kurczę, rozumie. 30 klatek to faktycznie trochę taka średniawica. Ale powiem ci, że w czasach świetności założę się, że jak wiele osób grało, to nawet na te 30 klatek w CS-ie mogli mieć problem liczyć, takie mam wrażenie. Ale czekaj, bo zawsze możemy zmniejszyć rozdzielczość przecież, bo teraz gramy, słuchaj, na 1024, a teraz na 640 przełączymy. No, patrz, teraz jak gramy na 640, to mamy 75 klatek na Azteku. No panie, no to już na takim to byś pograł, to już nie ma marudzenia. A ja chciałbym tylko przypomnieć, że do dzisiaj wielu prosów gra na 640 na 480. Ja myślę, że to jest czas sprawdzić, czy w ogóle tego dziada da się zaupgrade'ować. A, jeszcze jedna rzecz, o której wam nie mówiłem. Wiecie co, co też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to, że jest tutaj dość wydajny układ chłodzenia. Co w sumie ma sens, biorąc pod uwagę, że często te komputery, no
biorąc pod uwagę, że to są komputery przemysłowe, chodzą po prostu 24/7 i często jak ktoś je raz włączy, to one potem chodzą przez kilka tygodni czy nawet miesięcy. No i tutaj jak widzicie, biedaczek męczy się z Cinebenchem R20, no oczywiście to jest duża przesada na taki procesor, ale chciałem wam po prostu pokazać temperatury, które tutaj mamy na procesorze i obecnie tutaj na rdzeniach mamy po 43 stopnie, było maksymalnie, obecnie jest 42. No i te temperatury są, szczerze mówiąc, dość niskie, co na pewno wpływa pozytywnie na żywotność takiego komputera. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, jak się dobrać do tego procesora, bo ta konstrukcja, szczerze mówiąc, wcale nie wydaje mi się aż tak intuicyjna do rozebrania, jak mogłoby się wydawać. Ojeju. Bo ja się zastanawiam też, jak się w ogóle do tego dobrać. Znalazłem instrukcję w PDF-ie i ona nie pokazuje, jak odmontować to chłodzenie z procka, ale nauczyłem się z niej jednej rzeczy i spróbujemy to zrobić, bo z tego, co widziałem, to ten zasilacz, on powinien jakoś tak na bok się dać otworzyć. Tylko on powinien być o coś... O nie, i my tego nie wydmuchaliśmy, ale syfu tu jest, o matko. Oj, byczku. Oki, jest. Dobra. Plus jeden, tak. Dobrze. No i słuchajcie, no to mi wygląda w ogóle na typową PCI-kę. To złączę tutaj. I to złączę tutaj. Czyli może na bardzo upartego byśmy byli w stanie tutaj podłączyć jakąś kartę graficzną. Ale nie wiem, najpierw skupmy się na procesorze może, prawda, bo się rymuje. O Jezus, ja bym to w ogóle wydmuchał wszystko, Kamil, jeszcze raz, bo to jest dramat. Okej, wow. Patrzcie, jakie futro, fujka. Niefajne. No, tu mamy sokecik, oczywiście procesorek trochę brudny. Idziemy robić dmuchanie na dwór, ale to już może wam oszczędzimy tego. Soon after. Tak, tutaj mamy moją walizeczkę, proszę uprzejmie, gdzie są procesorki na 775 między innymi i pamięci. I to, co nas interesuje, to prawdopodobnie będzie ten procesor, który już ma wszystko starte. Z tego, co kojarzę, to powinien być Quad 9300. Jak sami widzicie, no fizycznie nie jesteśmy w stanie w ten slot wpiąć tutaj karty graficznej, bo nawet śledź się nie bardzo zmieści. Co moglibyśmy teoretycznie zrobić, to gdybyśmy mieli ten taki riser, tą taką przedłużkę do PCI Express, to wtedy byśmy gdzieś tu mogli walnąć tą płytę główną i ona by była. Bo tutaj mamy zwykłe PCI, ewentualnie tutaj to PCI małe jest. No ale to też nie mam przejściówki na coś takiego. Nie byłem przygotowany na coś takiego, no niestety. To nie są rzeczy, które się typowo zdarza. No komputery ze śmietnika mnie zaskakują zawsze czymś niespodziewanym. Moments later. Kurde, no świeci dioda od CPU. Ale wydaje mi się, że chipset Q35 wspierał te procki. Czekaj. No bo tu jest, że chipset niby wspiera ten procesor. Tak jest napisane, że Q9300 jest wspierany. Z tym, że on ma inne taktowanie FSB. Trochę większe. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem problem, więc w sumie moglibyśmy spróbować Quada 6600, który ma takie samo taktowanie FSB. 15 minutes later. Słuchajcie, sprawdziłem jeszcze Quada 6600. Też nie odpala, a mimo że powinien, według oficjalnej nawet dokumentacji Intela, powinien odpalać, więc to mnie trochę ciekawi. No nic, no spróbujemy wrzucić w ogóle inny procesor. Oczywiście ten, który wszyscy z was kochacie, E8400. Oh, ja już się nawet nie wypowiadam na temat tego procesora, bo ja już przeszedłem przez wszystkie stadia. Najpierw mnie to śmieszyło, potem mnie to przestało śmieszyć, a teraz śmieszy mnie to, że kogoś to jeszcze śmieszy i ja się już nie wypowiadam na ten temat. Po prostu chcę załadować inny procesor i zobaczyć, czy ten komputer wystartuje, czy może go na przykład zepsułem. Many minutes later. Słuchajcie, no sytuacja wygląda w ten sposób, że z jakiegoś powodu nie chcą tutaj działać procesory czterordzeniowe. No 8400 jest troszeczkę lepszy niż E7400, ale no jakby nie ma sensu przeprowadzać tych testów jeszcze raz, bo to jest bardzo mała różnica. To jest mała różnica, to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Jestem bardzo zdziwiony, czemu te kłady nie działają. Bardzo możliwe, że tutaj może
Po prostu Nixdorf w BIOSie w jakiś sposób to wyłączył po to, że na przykład, nie wiem, nie przewidywał, że chłodzenie wytrzyma albo coś takiego, no bo inna rzecz mi naprawdę nie przychodzi do głowy, dlaczego tak by miało się zdarzyć. No, na pewno jest lepszy niż ten, który był ostatnio, przynajmniej ten nadałby się do takiego przeglądania internetu najzwyklejszego, czy oglądania filmików na YouTubie, czy na Netflixie, do jakiejś pracy biurowej. Jak najbardziej, oczywiście wiadomo, nie jest to komputer do grania, ale zawsze fajnie jest to posprawdzać, bo wyniki są mega nieoczywiste. Także ja wam bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś z was na przykład interesowałby się filmami jak na przykład procesor za 3 zł, który jest tańszy niż paczka chipsów, to już niedługo też będzie na moim kanale, więc zdecydowanie subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów. No i co? Nie pozostało mi nic innego jak życzyć wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.